Proszę Komisję Infrastruktury o przedstawienie w kolejnych punktach 3.2.3 i 3.2.4. Uwagi ministra obrony. Punkt 3.2.3 w sprawie ministra obrony zorganizowania przestrzennego obszaru Łabiewniki. Paragraf 1. Opinie się negatywnie wprowadzono w ostatnim głosowaniu w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Łabiewniki. Zmiany polegające na likwidacji przeciwczości na ulicy Brewy, a ulicą Kołodziejską, stanowiącego m.in. drogę dzieci do szkoły. Likwidacja terenu KDR-10. Wnioskuje się w paragrafie 2. Wnioskuje się o utrzymanie terenu KDR-10, stanowiącego przejście dla pieszych między ulicą Brewy i Kołodziejską z pierwotnego planu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W uzasadnieniu dodaje się. Przejście jest lokalizowane przy ogrodzeniu zespołu szkół ogólnokształcących nr 17 pomiędzy ulicą Kołodziejską a ulicą Wtedy i stanowi dojście dzieci do szkoły. Jest również wykorzystywane jako przejście licznych pojazdów krajowych i zagranicznych do sanktuarium Narodowego Miłosierdzia. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały. Tak? Proszę bardzo. Ja w każdym razie jestem zaniepokojony podejściem do tych wszystkich spraw, które się dzieją w tym planie zagospodarowania przestrzennego. Widzi się wszystko tylko przez pryzmat dewelopera i załóżmy tego, co ma pieniądze. Miasto, nawet gdzie w tym miejscu są dwie działki państwowe, nie wiem, czy miasto je przejęło, ale są. Jest to działka 1 przez 275 i 2 200 przez 75. Nic nie zrobiło, pomimo to, że pani wiceprezydent, pani Kotarba, na wyłożeniu pierwotnym i inne panie pięknie nam to mówi, że pani nagle wychodzi, że najważniejszy jest deweloper. Po co mi mieszkanie, jeżeli mieszkanie nie ma możliwości dojścia, a nie mam możliwości budować, bo można bardzo dużo, to nagle, gdzie ta droga więcej jak 100 lat tam trwa i uważam, że poprzednicy nasi mieszkańcy, których już nie ma, byli mądrzejsi, jak jeżeli wszyscy władzarze w tej chwili są, bo tak nie postępuje się. Jeżeli coś było, to albo wykupujemy, albo dajemy w zamian za coś i zostawiamy. Komuna wybudowała, niedobre jest. Ktoś prywatny sprzedał, obiecuje się, będzie, nagle nie ma. I z wszystkimi pozostałościami tak jest. To samo jest z tymi działkami przy torach i suchej. Też po prostu już usunięto to, co zaplanowano, to nie, bo najważniejszy jest deweloper. I w miejscach takich, a zresztą cała architektura uważam robi błąd, nawet na tym odcinku od ulicy Prawie Kołodziejskiej, który tam był wąwóz, pozwalała zarównać to i nie ma ani konkretnej kanalizacji, ani drogi, nic nie jest zaplanowane, tylko idzie wszystko w chaosie. I cała budowa jest chaotyczna w tym Krakowie. Bo jeżeli coś jest możliwości, proszę bardzo, budujmy. Niech to będzie logiczne. Wiadomo, że ale nie jest wąwóz, to trzeba nawieźć gruzu innego itd. I później dopiero się dzieją nieszczęścia. Inni mieszkańcy mówią, nam się blok wali. Profesorowie wydają opinie, którzy się znają na tym, na przykład profesor Pałka z Politechniki Krakowskiej wydał tam też opinię. Nie bierze się tego pod uwagę, tylko mamona i załóżmy, i nie wiem, albo ktoś przepłaca. Dlaczego się tak robi? Po całej części, nawet to ulica Fredy, gdzie się buduje, planuje się takie budowy, a drogi w ogóle nie ma. Kompletnie nie ma i a... Mówimy o tej drodze, tej... Tak, no przecież tam wybudowano potężny blok przy ulicy Fredry. Nie wiem, ile tam tych mieszkań jest, ale potężny jest już prawie uzbrojony, prawie na wykończeniu, a parkingów i postoju nie ma. Bo tam placu po tego nie ma. Jak nawet budowa była w tej chwili, to mieszkańcom, gdzie nie powinni nawet ten deweloper postawić dźwig, to utrudnił im wjechania z ich posesji, gdzie tam ADM ma jeszcze budynki. No bo oni są ważni. Przystawił, postawił, nie róbcie to, co chcecie.
Także ja jestem tutaj no, po prostu zaniepokojony. I tu się obiecuje, a nagle się zupełnie wszystko wywraca do nogi. Chcę powiedzieć, że chciałem prosić o to, żeby pani Józef zamknęła ten głos, przynajmniej w skrócie, żeby on był miał zasięgnięty w swoim protokole, żeby faktycznie zdanie dzielnicy, no, zdanie, że tak wypracowane, czy gdzieś tam wniosku przekazali na dane, jest kompletnie brane pod uwagę i no, zachodzi praktycznie, no, taka, no, że jest brane zupełnie to innego zdanie bez w ogóle powiedzieć nawet logiki w tym działaniu. To jest raz. I proszę w protokole to było, że tak powiem, wyartykułowane, powiedzmy, nie stanowione. Proszę bardzo. Ja chciałam również tutaj poprzeć głos kolegi i wyrazić zaniepokojenie w ogóle formą wprowadzania zmian do miejscowych planów. Proszę zauważyć, że pierwsza wersja planu każdego przeszła przez konsultacje społeczne na terenie dzielnic, na terenie poszczególnych enklaw naszej dzielnicy. Byli wtedy włodarze miasta, byli mieszkańcy, byli radni miejscy i przedstawiciele naszej dzielnicy. Wypracowano tam pewien konsensus, prawda? I wszyscy myśleli, że to jest stan do zaakceptowania. A teraz się okazuje, że tak, pierwsze wyłożenie planu było zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, drugie wyłożenie planu było zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, a trzecie wyłożenie, które w sumie nie wiadomo gdzie się opublikowało, czyli w prasie, w internecie, po prostu te dane trzeba śledzić. One ten plan wywracają do góry nogami, przynajmniej z punktu widzenia interesu mieszkańców. Tak władze miasta nie powinny postępować, bo jeżeli konsultacje społeczne odbywają się i społeczeństwo jest informowane o pewnych rozwiązaniach, to przez osoby wysoko postawione, bo i z działu architektury i przedstawiciele Urzędu Prezydenta, to w tej chwili takie postępowanie cichaczem, że tak powiem, zmiana po prostu przeznaczenia terenu jest według mnie nie do przyjęcia. To się nazywa po prostu arogancja władzy. Proszę. Nie mamy w tej chwili nic oprócz tego, żeby podjąć uchwały, żadnych powiedzmy instrumentów, żeby do tej wersji pierwotnej te plany wróciły. Nie wiem, czy to trzeba gdzieś skończyć. Na te pytania usiłowaliśmy, że tak powiem, przewodniczący rady na posiedzeniu komisji. Nie uzyskaliśmy, pomimo tego, że przekazaliśmy, to samo stanowisko przekazaliśmy, że Rada Dzielnicy, mieszkańcy, gdzieś tam gremium wypracowała pewne uwagi i uzyskało pewien konsensus, pewne zapisy zadowalające, wydawało się obie strony. W pewnym momencie jest bliżej niewiadomych powodów, bliżej niewiadomą procedurą do końca. Zostało, że tak powiem, zanegowane w ilości nie do końca wiadomej, nie do końca, że tak powiem, po prostu sytuacji dość niejasne. I takie stanowisko zostało przekazane, natomiast nie uzyskaliśmy jasnej, klarownej odpowiedzi na to. Tak to chcę powiedzieć. Dziękuję. Natomiast ja prosiłem, żeby tą znaczy te uwagi, że tak powiem, pisać w tej formie będzie rozszerzone do protokołu, żebyśmy praktycznie mogli w przyszłości, znaczy niedalekiej, po prostu sformułować na tej podstawie stanowiska i po prostu albo przedstawić je na konwencie, albo przedstawić, że tak powiem, no tak, do mi się wydaje, że w tej chwili tak nic tego nie zatrzyma. Tego już nie zatrzymałem, bo jest to praktycznie działanie takie, no, nie do końca dla mnie osobiście, nie tylko dla mnie zrozumiałe. Bardzo prosimy, jeżeli jest możliwość poruszyć to na jakimś szerszym gremium. Dlatego też prosiłem o zanotowanie i to będzie w miarę. Proszę, pan profesor. Ja jeszcze odnośnie tego całego nieszczęścia z tym budownictwem. Bo tak, był, załóżmy tam przy Kołodziejskiej, był deweloper Progresja. No walczył to z nami w narodne sposoby, nawet żeby muzeum budować. Doszedł do wniosku i mieszkańcy tam po prostu się sprzeciwiali tej budowie, no to odprzedał. I kupił to pięknie Mirabud. Mirabud kupił oczywiście jeszcze działkę przypiętnej. Do mnie przychodzą mieszkańcy, mówią, proszę pana, no ale tutaj nam czteropiętrowy nagle wyskakuje, nie wiem skąd dokładnie już wiedzą, ale jest to.
na wiadomość, że ten grout, który buduje przy Kołodziejskiej, postępuje tak. Najpierw część mieszkańców są stroną. W tej chwili tam się buduje budynek dość potężny. Oni już nie są stroną, ponieważ buduje się tam, a nie tu. Odgradza. Odgradza, ale tu będzie się budowało tam dwa budynki, nie wiadomo jeszcze jak, jakie, bo tak wszystko się po prostu dynamicznie rozwija i po cichu, także po prostu no, co ucieka, ale my nie śledzimy za tym, bo my nie dostajemy materiału, a tam się po cichutku chodzi, załatwia sprawy i się to rozwija. No to uważam, że to coś jest nie tak, że architektura i urzędy, tak jak pani Kotarba, która jest pełnomocnikiem od całego zagospodarowania i sporządzenia tych miejscowych planów i ma do tego jeszcze odpowiednią siłę, załóżmy architektów, gdzie wspomagają, bo to nie tylko oni i z innych biur, no to tak, czyż to nie powinno być. No jak się ustaliło coś, to powinno jakoś to mieć wiążący. Mieszkańcy mówią, fajno jest, no tak będzie, dobrze, a nagle wszystko nie tak. To ja tego nie rozumiem, no po prostu nie rozumiem. I nie to, pierwotnie to przywodzono, tutaj naświetlano na sprawę, pokazywano, całe gremium wyświetlało, tutaj pokazywali, jak to pięknie wszystko zaprojektowane. Tu się zrobiło, no i cisza, nikogo nie widzę. Piszą mi tylko w gazecie, to nie, albo w internecie. Ja w internecie nie zobaczę naraz wszystkiego, jedno drugiemu ucieka. Jak miałem dokumentację całą, to ja przyglądałem się, aha, to ma być tu, to będzie tu, gdzie jest dobrze, albo źle. Znaczy, my postaram się na świecie to poruszyć, chociaż według mojej oceny właśnie jest to sytuacja taka, która właściwie już jest tak dynamiczna, że tam już nic z tego nie powstrzyma. No, tym bardziej, że usiłowaliśmy to jeszcze dosyć wcześnie wyjaśnić, dlaczego to się w ogóle dzieje i co do jaką procedury zastosowano, że nagle pewne uzgodnienia, które są tam wydają się już praktycznie prawie że stałe. Zarówno jedna strona, że tak poszła na ustęp, jak i druga strona, zostały zapisane pewne logiczne rzeczy, logiczne sekwencje i nagle po prostu bliżej nie wiadomo kto, gdzie, kiedy i zaczyna, że tak powiem, zmieniać to. No. Więc tego typu rzeczy zasygnalizowaliśmy odpowiednio wcześniej, nie, jak jeszcze raz podkreślam, nie uzyskując odpowiedzi. No. Sygnały to mało, to trzeba po prostu do upadłego tam bombardować. No. Także jeżeli ma dalszych głosów dyskusji, notujemy to w protokole, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały dotyczącej na razie tego? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Kto jest się wstrzymał? Zero, kto jest przyjęty. Uchwała została przyjęta. Proszę.